Dzień dobry wszystkim, z tej strony Alien. Właśnie coś na mnie spadło. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Alien. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Kogamie. Troszeczkę ściszyłam muzykę, ale tej muzyczki nie wyłączę, bo jest naprawdę bardzo urokliwa. Jesteśmy na bardzo słodkościowym parkurze. Chyba Kizzy się nazywa autor. Tu jeszcze jest Fortnite, Kogama, Kogamka, Kogamka, Kogamka. Mega słodkie tutaj jest podłoże. Fortnite i tak dalej. Dobra, my zmykamy parkouru, tu się jakaś lama buja. Ogólnie parkour jest dosyć oczorażący, ale uwierzcie mi, jest przesłodki i absolutnie wow, jestem zachwycona. Słuchajcie, no parkour nie jest jakiś bardzo trudny, ale sprawia trudności. Nie powiem, żeby w ogóle trudności nie sprawiał. Jak widzicie, jest troszeczkę inny niż standardowe parkoury. Bardzo się cieszę, że na niego trafiłam, słuchajcie, bo naprawdę przyjemne takie odskocznie od zwykłego teksturka, od zwykłych rzeczy. To jest przecukierkowo, przesłodko i po prostu mniamniuśne dosłownie, mniamniuśne. Ja po prostu jestem zachwycona, mimo tego, że ja nie przypadam z taką słodyczą. Naprawdę, przecież zahaczyłam tą chorągiewkę, nie. To jest niesprawiedliwe, bo zobaczcie, to jest po prostu przesłodko. Mamy wielkie słoneczko, czy cokolwiek to jest, jakieś chmurki różowe. No jest przesłodko, naprawdę przesłodko. Więc naprawdę ja jestem przezachwycona. Muzyczka jest też bardzo, bardzo fajna, jak się w nią słuchać, to naprawdę jest fajna. Poniosło mnie trochę, więc naprawdę mega. Ja wam powiem coś potem o tym parkurze, ale pierwszy musimy chociaż troszeczkę go przejść, bo nie będzie prosto. Kurka wodna, nie mogę, no. Po prostu nie mogę. To nie jest trudne, ja to nawet lubię, ale no po prostu co jest ze mną nie tak. To jest parkur z 30 poziomami, więc jest tego troszeczkę tutaj sporo. Dobra, trochę spowolniłam, mogę teraz sobie przyspieszyć. Jest tego trochę sporo tutaj. No i jest wyjątkowy. Ci, którzy mają sprawne oko, zobaczą już, że różni się od standardowego nie tylko teksturkiem, ale również i trochę jest połamany ten parkour. Trochę jest połamany. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Zaraz będziemy jeszcze widzieć to bardziej i sensowniej. Jest na nim dużo osób, jest obleganym parkurem przede wszystkim, co mi się bardzo też podoba. No i ma easy waye. Easy waye to jest coś bardzo fajnego. Przyznam się wam, że ja byłam na tym parkurze chwilkę wcześniej. Szłam troszeczkę, niedużo, ale szłam. Tak czy inaczej nie doszłam daleko. I jeszcze nie było takiego parkura, którego byłabym tak cholernie ciekawa. Uwierzcie mi. Nie było takiego parkura, którego byłabym tak cholernie ciekawa. Jak widzieliście, tutaj były te kosteczki. Te kosteczki były zupełnie inne niż te standardowe. Udziwniane, troszeczkę takie, to ma wrażenie, wiecie, takie bardziej udziwnianego parkuru. A to jest, to ma swój ogromny urok i to jest świetne. Tu mamy trampolinki. O, trampolinki mi nie wyjdą chyba. To się połóż jeszcze chwileczkę, dobrze? Trampolinki. Bardzo bym chciała, żeby trampolinki mi wyszły, ale chyba nie wyjdą, niestety. Jestem za kiepska w trampolinki. Musiałam bardzo trafiać w klocek. Tak czy inaczej, słuchajcie, no parkour jest po prostu nieziemski. Jest po prostu nieziemski. Oj, dobra. Idziemy nubłejem, załóżmy, że przeszłam to, dobra? Nubłejem to też easywayem. Nawet easyway jest połamany, to jest w ogóle mega po prostu fajna sprawa. No serio, no tak mi się podoba ten parkour. Gdzie ja mówię, ja za cukierkowością nie przypadam. Tak tutaj po prostu jest mega. Tosek! Dobry Tosek. Tak tutaj jest po prostu mega, aż się w głowie kręci i w ogóle szaleństwo totalne. Więc tutaj naprawdę, no mam nadzieję, że miło spędzę następne minuty tegoż odcinka i mojego życia. Ojej, tutaj mój błąd. Wykorzystuję nawet zwykłe takie przechodzenie naokoło jest udziwniane i to jest inne i to jest naprawdę fajne.
To nie jest nudne, kanciaste i w ogóle. Naprawdę da się coś wymyśleć, tak? Zrobić co nieco więcej. Super, ja jestem zachwycona. Absolutnie Wam to polecam. Absolutnie, absolutnie. Bo naprawdę, no i też jest to trochę podchwytliwe, no bo jednak te rogi tutaj tej zarazy mogą nas dosyć łatwo dosięgnąć, więc nie oszukujmy się. Może też być kiepsko, no właśnie, a propos. Kurka wodna, tak blisko byłam, dwa te. No dobra, no to pójdziemy jeszcze raz. Ja nie przejdę do tego parkouru, celowo nie przejdę do tego parkouru, ponieważ chciałabym, żebyście go sami odwiedzili. Bo naprawdę, ja jak tu pierwszy raz weszłam, to uwierzcie mi, moje zdziwienie, mój szok, moje niedowierzanie po prostu były tak mega wielkie. Ja mówię, Boże, przecież tu jest tak fantastycznie. Pomijam, że kolorowo, rażąco i cukierkowo, ale chodzi mi o to, że jest po prostu inaczej niż wszędzie. I jeszcze muzyczka, która jest bardzo też wciągająca. Szkoda, że tak krótka. Bo naprawdę jak się w nią słucha, to naprawdę można się zasłuchać. O, no kurka wodna, nie dam rady dobiec, nie dam rady dobiec, nie ma mowy. Ajajaj, ale jestem nubem. Ale jestem nubem. Więc generalnie rzecz biorąc, ja specjalnie tego celowo nie przejdę. Mam nadzieję, że dojdę tam, gdzie bym chciała dojść. A może dojdę gdzieś dalej, zobaczymy. Tak czy inaczej bardzo bym chciała tam dojść do pewnego momentu i Wam go pokazać, ale czy kurde mać, no nie wierzę. Czy zdołam? Nie wiem. Dobra, jest Nubway, więc idziemy Nubwayem, bo naprawdę ja ten parkour pierw, oczywiście szłam też, normalną drogą, ale byłam go tak niezmiernie ciekawa, że szłam po prostu Nubwayem. Jest to przykre, powiem szczerze. Ludzie na przykład jak mają Nubwaya do wyboru, bardzo szybko się poddają, tak? No easy way. Bardzo szybko się poddają, tak? Jak mają łatwą drogę. Idą na łatwiznę. Tutaj jestem trochę, moim zdaniem, usprawiedliwiona, tak samo jak i inni ludzie. Dlatego, że po prostu ten parkour jest tak nieziemski, ale jest tak naprawdę nieziemski, że jest po prostu masakra. Naprawdę jest, oj, nieziemski. I ta ciekawość, to chodzenie Nubwayem, Easywayem, widzę, że gdzieś tak samo jak ja, spoko. Easywayem po prostu jest jakby troszeczkę usprawiedliwiona i zaspokojona musi być. Ale naprawdę, wierzcie mi, no po prostu jest przepięknie. No idź, kurde, bo się czaisz jak... No, tak, tak, uważaj, bo dojdziesz. Dobra, poszło. Okej, więc ta ciekawość po prostu musi być zaspokojona. Tutaj nawet można w ten sposób sobie pójść. To nie jest problem. I naprawdę ten easy way tutaj jest po prostu na... no można tutaj go usprawiedliwić, tak? To się poczekaj, Fięciu. Zobaczcie, ten parkour jest taki... Te wszystkie elementy są takie standardowe, tak? One gdzieś już kiedyś występowały, one gdzieś już kiedyś były, a mimo wszystko są po prostu inne. I naprawdę da się coś jeszcze gdzieś uciąć, gdzieś utrudnić, urozmaicić. No kurczę, no to jest nieziemskie. Zobaczcie, na przykład ta kosteczka jest przezaje fajna, przezaje fajna. Uwielbiam, absolutnie. Mimo tego, że dosyć prosta, ale można się na niej zarazić, nie powiem, że nie. O właśnie. To i tak, no czyż to nie było ekscytujące? No było, jest inne. Tu znowu mamy takie przechodzenie. I znowu nie jest prosto, tak? Jest pozahaczany, pozaginany. Nie jest też zaginięty do góry, żeby było prościej, tylko do dołu. No naprawdę, ja jestem zachwycona tym parkurem. I absolutnie brawa dla autora parkura. Za starania, za pomysłowość i tak dalej. Myślę, że były też takie parkury, bo też jak byłam kiedyś, czy bywałam, gdzie po prostu... Wow! Gdzie po prostu... Aha, to jest zaraza. Były takie zagięcia, ale były tylko czasami, a tutaj to jest po prostu... non-stop, ten parkour tym się właściwie charakteryzuje. Ciekawe, czy po drzewkach też by się dało skakać. Ja zobaczyłam tylko to ostatnie tutaj, więc jesteśmy gdzieś dalej. Ostatnie zobaczyłam tamto połamane. Więc jestem ciekawa, co dalej. Nie. No łatwo nie jest. Nie dla tych, co są wprawieni w bojach, no to wiadomo, że to jest proste.
Ale dla mnie, jak dla takiego noobka, takie bardzo proste nie jest. Ale przeszłam na czysto. O, są kuleczki. Aha, są takie kuleczki, trochę inne kuleczki. Dobra, rozumiem. Rozumiem, dobra. Ja lubię kuleczki, nie wiem czemu, ale lubię kuleczki. Wow. Dobra. Powinniśmy to przejść. Nie, naprawdę parkour jest godny polecenia. O, to jest jakiś dom. O, wow, 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 wow. Co ja mam zrobić? Chyba najprościej będzie skoczyć na dach. O Jezu. No dobra, to chyba nie wskoczyliśmy na dach. Poczekajcie, bo muszę pomyśleć. No nie, dobra, musimy się zabić. Ja się zabiję, bo chyba mi coś nie poszło. No powiem wam, że ten dom to jest ekstra, ale ktoś fajnie zrobił. Dobra, tu wskoczymy. Tu, tu. Wow, jeszcze jeden dom! Wow, to są trampolinki, dobra. Okej, okay, to na daszek. Jeszcze jeden dom. Ej, no nie, no ekstra to jest. Ekstra, po prostu ekstra. Dobra, będziemy przechodzić to w ten sposób. Aaaa! Dobra. Zobaczymy, czy on ma coś z boku. Ma! Wow! Wszystko tu jest, na miejscu swoim. No pięknie, słuchajcie, pięknie. No ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Parkour nieziemski, absolutnie moim zdaniem nieziemski. Warty odwiedzenia swojego autora miejsca na Kogamie. Pewnie na tych zielonych też da się wybić, tylko że ja jestem lamą i nie umiem. No właśnie. No, dobra. Okej, doszliśmy do końca tych domków. Wow, ale domki nieziemskie, słuchajcie, no po prostu bomba. No, tutaj jest coś do rozbijania, czego ja osobiście oczywiście nie lubię. Dobra, musimy sobie to tak zrobić, tak, tak, tak. Ktoś tu już oczywiście porozbijał. No dobrze, no dobrze, on to ich porozbijał. Tak ładnie rozbił, haha. Okej. Opsa, dobra, mamy to. Aha, mamy gwiazdeczkę i teleport. No dobra. Ała, ała. Okej, okay, ale chyba tu żeśmy chorągiewkę zrobili. Dobra, jesteśmy wewnątrz. Znaczy, nie wewnątrz, tylko na zewnątrz. No dobra. Czy da się to tak przejść sobie? Nie da się. Znaczy pewnie by się dało, ale no nie wiem. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że to będzie na wszystko na dzisiaj. Taki krótki odcinek wydamy, bo parkour jest tyle godny polecenia. A ja ostatnio przechodziłam parkoury całe. Parkour jest na tyle godny pochodzenia. Pochodzenia też, ale polecenia, że po prostu sami sobie go zwiedzicie. Ja wam to absolutnie proponuję. Znam wam pierwszą połowę. Drugą połowę sobie zwiedzicie sami i ocenicie, czy parkour wam się podoba, czy nie. Mamy kręciołki. Kręciołki są spoko, tylko kręciołki są ciężkie do zrobienia, no właśnie. Wow, ale po prostu wow. O, tam się też coś kręci, ale takiego innego. O, i ktoś wygrał. Słuchajcie, no to idealnie, bo my właśnie zamierzamy kończyć. Gratulujemy wygranemu oczywiście. I co? Ojej, ktoś się ubrał na zarazę. No spoko. No spoko. Emoji tu są. Jaj. Dobra, i pod tymi emoji, słuchajcie. Pod tymi emoji się właśnie pożegnamy. Już, kochani, już. Się pożegnamy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę i napiszcie mi, jak wam się biegało po tym parkurze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!